Stwierdzam, że dyskusję zamknęliśmy. Ja czekałem. Pan nie może zamknąć dyskusji i zamknąć ustawę. Panie radny, ja przepraszam bardzo, ja powiedziałem, pan chce prowadzić ze mną politykę poza regulaminową. Wczorajsza sesja Rady Miasta Oleśnicy wzbudziła zdecydowanie więcej emocji, niż można się było tego spodziewać. W pierwszej części obrad dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych Krzysztof Kotarba przedstawił sytuację mieszkaniową w naszym mieście, a także zdał relację z wykonywanych remontów i rozbiórek. Niespodziewane emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie opłaty targowej. Dyskusja dotyczyła różnicy w wysokości opłat na targowiskach przy ulicy Skłodowskiej i przy ulicy Wrocławskiej. Gorącym tematem okazał się projekt stanowiska Rady Miasta Oleśnicy w sprawie etyki w mediach. Projekt został przyjęty większością głosów. 14 radnych głosowało za, 4 było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Kto jest inicjatorem tej uchwały? Kto jakby ją opracował? Znaczy, rzeczywiście w ostatnim czasie była taka sytuacja, żeby na każdym kroku za byle co człowieka, który od 20 lat tę Oleśnicę zmienia, i naprawdę ja nie widzę, zresztą do niektórych ewentualnie jakichś pomyłek przyznawał się, żeby cały czas non stop oskarżać w prasie, oskarżać na swoich stronach i prowokować do dyskusji. Kto stanął w obronie kolegi, który tutaj został po prostu źle potraktowany? Myśmy tylko cicho siedzieli. Wydaje mi się, że wciąganie w rady miasta, uchwalanie stanowiska w tak niebywałej sytuacji, która nie wymaga tego typu aktów z naszej strony. Uważam, że ta uchwała jest bardzo potrzebna, ponieważ trzeba przeciwdziałać pewnym rzeczom, które się dzieją, a nie czekać do momentu, kiedy stanie się coś złego, że ta agresja z formy werbalnej zmieni się na przykład w agresję fizyczną. Sam doświadczam również jakiś czas temu ataków w mediach elektronicznych i wiem po prostu, jak to wygląda ze strony osoby, która jest atakowana. Mam nadzieję, że między innymi to stanowisko, które wczoraj żeśmy podjęli na sesji Rady Miasta, no, sprowokuje do myślenia nie tylko tych, co są z jednej strony, ale także tych, co są z drugiej strony, że to pozwoli na przemyślenie własnych postaw, własnych zachowań i wspólnie dojdziemy do jakichś rozwiązań. W tej chwili to się robi, powiem otwarcie, jatka. Robi się jatka, gdzie to jest całkowicie niepotrzebne dla nas, dla mieszkańców, dla naszego miasta. Stwarza się obraz naszego miasta nieprzychylny, nieprzyjazny, zaściankowy, ludzi, którzy siebie nawzajem nienawidzą, roszczą do sobie jakieś pretensje. No tak nie powinno być.